Muzińskiego. Stańcie do apelu! Wzywam generałów, oficerów, podoficerów i szeregowych Wojska Polskiego, którzy własną krwią i ofiarą życia wykuwali niepodległość oraz granice II Rzeczypospolitej. Wołam obrońców ojczyzny, którzy w sierpniu 1920 roku dali przykład światu, jak należy bronić wolności i niepodległości. Stańcie do apelu! Przywołuję do nas bohaterów wrześniowych i październikowych bojów 1939 roku. Żołnierzy polskich sił zbrojnych na zachodzie i wschodzie. Żołnierzy Polski ze wszystkich frontów II wojny światowej oraz Polskiego Państwa Podziemnego. Stańcie do państwa, pełnili służbę w misjach wojskowych w różnych regionach świata i oddali swe życie w imię pokoju i walki o prawa człowieka. Stańcie do apelu! Przybądźcie do nas wszyscy znani i nieznani bohaterowie, którzy zginęliście w długiej i trudnej drodze ku niepodległości. Broń! Napad! Broń! Składają władze samorządowe miasta Ostrów Mazowiecka na czele z burmistrzem miasta panem Jerzym Bauerem. Składa przewodniczący Rady Miasta pan Zbigniew Krych wraz z radnymi.